Dzień dobry, nazywam się Barbara Sadurska i na zaproszenie Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Kielcach przyłączam się do 10. edycji Narodowego Czytania. W tym roku przypominamy sobie moralność pani Dulskiej Gabrieli Zapolskiej. Przeczytam fragment sceny 8 aktu 3, w której Julia Siewiczowa negocjuje ze Zbyszkiem warunki jego ożenku z Hanką. Julia Siewiczowa chwilę się waha, potem podchodzi do drzwi Zbyszka. Zbyszko, proszę cię tu na chwilę. Zbyszko, o co chodzi? No, wejdźże tu, trudno, żebym ja do ciebie wchodziła. Jestem na to i za stara, i za młoda. Właściwie, czego chcesz? Przede wszystkim nie patrz na mnie jak na wroga, bo ja twoim wrogiem nie jestem, mimo twego obchodzenia się ze mną. Mnie się zdaje, że ty nawet będziesz rad pomówić z kimś, kto ma zdrowy rozsądek i z boku patrzy na twoje postępowanie. Chodź no tu, nie ciskaj się, przecież o wszystkim można podyskutować. Jeżeli o Hance, to nie ma żadnej dyskusji. Tak będzie i basta. Naturalnie. I nie wyobrażaj sobie, że ja jestem przeciwna twemu projektowi. Owszem, skoro chcesz naprawiać, tylko namawiać cię na to należy. Ciocia chciała, żebym twoją narzeczoną wzięła do siebie, ale... No? Odmówiłam. Czemu? Mam męża i c'est le premier pas qui coûte. A tam, gdzie nie ma zmysłu moralnego, jak u takiej dziewczyny, to... Nigdy nie wiadomo, co i jak. Czy to mi miałaś do powiedzenia? Ha, czekaj, coś z Hanką trzeba zrobić. Na nową służbę nie pójdzie, na stację ją oddasz, Boże drogi. Takie milie to ostatnia zgnilizna i rozpusta. No przy takich instynktach do dnia ślubu. Może na pensję, ale wątpię, czy wezmą, a potem... To są wszystko drwiny. Wątpię, czy mamcia ją będzie mogła długo trzymać w składziku. Cóż więc zrobisz? Naturalnie już o jakichkolwiek relacjach ze światem mowy być nie może. Gwiżdżę na świat. Masz rację i ja także. Ale żyjemy w ciągłym kontakcie. Pluję na kontakt. Naturalnie, tylko musicie sami sobie wystarczyć. Nie znam jej. Musi mieć dużą inteligencję wrodzoną. Ty to rozwiniesz, więc z moralnej strony nie ma obawy, tylko materialna. Mam ją w pięcie. Tak się mówi. Ty masz pensji 60 złotych reńskich i masę, i oprócz tego masę długów. Kondykt w powietrzu. Z tego we troje to nędza. Hanka nie zarobi nic, chyba że będzie u siebie samej sługą. No ale i to. A ty? Przyzwyczajony do puszczenia pieniędzy swoich i nie swoich? Tak będzie, jak powiedziałam. Tak, ale głównie o te pieniądze, bo niby z czego żyć. Wieczorami możesz pisać. Mój mąż ci da jakie kawałki do odrabiania w domu. No ale i to. Daj ty mi spokój. Bądźmy logiczni. Mieszkanie, już jeden pokój z kuchenką, 25 do 30, na życie gulden, co jest nędzą, ale skoro się kochacie, to już cała pensja. A gdzie reszta? Będę robił długi. Mamusia ogłosi, nikt centa nie da, a rodzice jeszcze żyć mogą i 30 lat. Będziesz nędzarzem długo, bardzo długo. No, ale... Daj ty mi spokój.
Boże drogi, gdyby to można tak życiu powiedzieć, daj mi spokój. Ale ono włazi na kark jak hydra i zdławi. Zbyszko, popatrz mi w oczy. Ty żałujesz tego, coś zrobił. Puść mnie. Nie puszczę. Tu się rozchodzi o coś więcej, jak o głupie na złość matce. To nie na złość. Ja chciałem raz zetrzeć w proch to podłe, to czarne, co tu jest duszą złych czynów w tych ścianach. Chciałem raz wziąć się za bary z tym czymś nieuchwytnym i wziąłeś się za bary, przemotałeś, pokazałeś kły, a teraz musisz ulec. Nie muszę, nie ulegnę. Masz siły do takiej ciągłej walki? Aha, aha. Nawet nie odpowiadasz. Ty jesteś zupełnie już wyczerpany. Ciebie ta jedna noc zmogła. A cóż dopiero całe takie życie? To oczywiście nie koniec negocjacji. Rozmowa toczy się dalej, ale te negocjacje, jakkolwiek by się nie potoczyły, to i tak wygra zakłamanie. Niestety nadal warto czytać Gabrielę Zapolską. Polecam. Barbara Sadurska.